Pan z wami i Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. Prosili Go za nią. On stanowszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała, uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przenosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu wołając, ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto Słowo Pańskie, Awatomie Krysy, Przyjdź, Duchu Święty, i zasiej w nas Twoje Słowo, które uczyni z naszych serc, Mistyczny duchowy ogród, Twój raj dla Ciebie. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy dzięki mocy Twojego słowa, szli za Jezusem każdego dnia, w każdym miejscu, w każdej sytuacji. Przyjdź przez Maryję! Shalom Maria Maria, Sole Melo, sala mechanol. Adonai, Adonai, Adonai. Święty Paweł w kolejnym fragmencie z listów Świętego Pawła do Koryntian tłumaczy Koryntianom, czyli nawróconym poganom, że nie może do nich przemawiać jak do ludzi duchowych. Ale niestety jako cielesnych, którzy jeszcze żyją według spraw tego świata, ciągle są skupieni na sprawach materialnych, doczesnych, ciągle myślą jeszcze pogańskim myśleniem. Dlatego są tak mali, że święty Paweł mówi: Przemawiałem do Was jak do niemowląt w Chrystusie, czyli do tych, którzy. Jak niemowlęta, czyli dzieci, które narodziły się dopiero podobnie i oni jeszcze są nieświadomi niczego jeszcze nie są w stanie sami myśleć, mówić, działać według Ewangelii, którą głosił. Dawałbym więc pokarm duchowy, ale jednocześnie dla dzieci, mleko wam dawałem. Bo jesteście słabi. Mówi o też o tym, że dlatego uważa ich za cielesnych, bo jest w nich niezgoda, zazdrość, zawiść, podziały. Jeden uważa, że jest Pawła, drugi Apolosa, trzeci jeszcze Kafasa, jeszcze ktoś inny uważa, że jeszcze w ogóle jest z innego stronictwa chrześcijańskiego, a święty Paweł im tłumaczy: Nie ma podziałów, jest Jesteśmy wszyscy Chrystusa. E, ja wam chciałem e, słowo dobrej nowiny. Apolos troszczył się, żeby to ziarenko słowa dobrej nowiny wzrosło. On podlewał swoją obecnością, nauczaniem, e, modlitwą, ale Bóg dał wzrost. On jest najważniejszy. Ani ja, ani Apollos, tylko Bóg bez Jego błogosławieństwa, wzrostu by nie było. Mówi o tym, że Apolos on są pomocnikami Boga. Wy jesteście uprawną rolą Bożą, Bożą budowlą. Czyli my również jesteśmy uprawną rolą Boga, Bożą budowlą. Dlatego pomocnicy Boga są potrzebni, abyśmy wzrastali. Są potrzebni ci, którzy sieją, ci, którzy podlewają. Ale najważniejszy jest zawsze Jezus, który daje wzrost. Więc bądźmy Bożą Uprawną Rolą, czyli bądźmy Ziemią Żyzną, bądźmy Bożą Budowlą, która stanie się świątynią naszego Pana. Potrzebni są więc ci, którzy będą nas budować, będą nas uprawiać duchowo. Bez nich nie będzie żadnego e, e, urodzaju duchowego. Nie będzie e, e, duchowych owoców, jeżeli nie będzie ich obecności, ich słowa, ich pracy, ich trudu. I Pan Jezus to e, również e, ukazuje na podstawie swojej osoby, swojej działalności, swojej misji, którą pełnił e, w trudnych warunkach, bo e, wielu ludzi go odrzucało, nie przyjmowało, szczególnie ci, którzy byli e, przywódcami narodu. Ale Jezus e, nie martwił się tym, nie przejmował. On siał. E, wiedział, że przyjdą po nim ci, czyli Jego uczniowie, posłowie, którzy będą podlewać, a Ojciec Niebieski da wzrost. Więc e, modlił się, błogosławił, głosił słowo, uzdrawiał nawet chorych na gorączkę, tak jak teściową Piotra. Na każdego kładł ręce, każdego uzdrawiał, kto miał wiarę w Niego. Przenosili do Niego różnych cierpiących na przeróżne choroby, i On każdy zajmował się osobno. Dla każdego miał czas. Wychodziły nawet demony, które były przerażone obecnością Jezusa i ujawniały Jezusa, ale po to, żeby Mu przeszkodzić. Powiedziały, że Jezus nie chce, być ujawniany, że chce, żeby ta tajemnica misjańska była ukryta, kim jest, aż do zmartwychwstania. On chciał wiary. On oczekiwał nie tego, żeby ludzie byli zachwyceni tym, co czyni, ale żeby w niego uwierzyli, że jest miłością i miłosierdziem. Więc udawał się często też po tym, jak ewangelizował, jak uzdrawiał, a gromił demony, wyrzucał je. Chciał być na miejscach pustynnych. Wychodził wcześniej rano. Tam się modlił do ojca, aby wiedzieć, co ma dalej czynić. Tłumy chodziły za Jezusem, ale Jezus im tłumaczył, że nie mogą go powstrzymać, zatrzymać tylko dla siebie, bo chciały go tylko dla Kafarną, dla okolicy. A Jezus mówi: Jestem dla wszystkich miast Izraela, ale możemy powiedzieć szerzej, dla wszystkich miast miejscowości całego świata, czyli dla wszystkich jest Jezus z dobrą nowiną o Królestwie Bożym, bo to został posłany. A skoro On został posłany, to nas do tego posyła.